mikrofonu, ponieważ dokładnie rok temu, albo nawet trochę ponad rok temu, przestałem być przydatny w radiowej jedynce, w Polskim Radiu, a jutro może się okazać, że sędziowie Sądu Najwyższego tak samo mogą przestać być przydatni. Po prostu z dnia na dzień, bez żadnego wyjaśnienia. Ta ustawa, która w tej chwili jest już u prezydenta Andrzeja Dudy, właśnie do tego zmierza, proszę Państwa. I można powiedzieć, że przyszedłem tutaj pełen pesymizmu, dlatego że z tego, co słyszymy, prezydent zamierza odesłać być może ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, jaki jest Trybunał Konstytucyjny. A dwie podpisać. To są oczywiście plotki, ale nie gaśmy ducha. Natomiast w tym sensie mówię o pesymizmie, że jak Państwa tutaj zobaczyłem z tej perspektywy, bo do tej pory oglądałem to stamtąd, no to ten optymizm zdecydowanie wraca. A wraca także dlatego, że... Chyba muszę sobie tu pomóc. Wraca także dlatego, że okazało się, że te wszystkie nasze publicystów, którzy zaczęli pisać, mówić o tym, co się dzieje w Polsce, że to wszystko, co do tej pory myśleliśmy, że bunt może się zrodzić tylko, kiedy zabraknie pieniędzy, że bunt może się zrodzić tylko wtedy, kiedy 500+ przestanie być wydajne, kiedy tak naprawdę będzie chodziło o sprawy no, innego typu niż fundamenty państwa, okazało się, że nie. Okazało się, że państwo tu przyszli bronić fundamentów, bronić tego, co gdzieś tam nam niknie, pewnych wartości, pewnych istotnych, najważniejszych dla państwa spraw i za to właściwie mogę Państwu podziękować także w imieniu tych publicystów, którzy znaleźli się no, poza obiegiem poprzez właśnie te sympatyczne zabiegi dobrej zmiany. O, tak będzie chyba wygodniej. I właściwie można powiedzieć, że jestem... Wolne media! Wolne media! Wolne media! Sobie, proszę Państwa, każdy z nas jakoś poradził, natomiast jeśli chodzi o sędziów, jeśli chodzi o państwo, jeśli chodzi o najważniejsze sprawy, no z tym będzie i jest poważny kłopot. Najważniejsze jest to moim zdaniem, żeby pamiętać, że nawet jeśli to wszystko zgaśnie jutro, dlatego że prezydent podejmie jakąś decyzję i nie będzie to decyzja, której się spodziewamy, to te protesty, ten opór nie może gasnąć. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i że powinniśmy dalej pracować no właśnie w tym duchu, żeby to nie gasło. Najważniejsze są fundamenty. Okazało się, że można obudzić zryw właśnie na tym tle. Jeszcze chciałem powiedzieć jedno zdanie, jedno słowo do młodych ludzi, do tych, którzy przychodzą spontanicznie, którzy mają ochotę protestować. Ja jeszcze się troszkę załapałem na ten bunt punk rockowy, co prawda w latach 90., natomiast w latach 80. było tak, proszę Państwa, że ta rebelia punkowa, jak się wtedy mówiło, ta popkulturowa rebelia, miała swoje hymny, miała swoich no, przedstawicieli na scenie. Oczywiście to była walka na małej scenie, w podziemiu gdzieś. I był taki zespół pod tytułem, on się nazywał Karcer, one wszystkie się wtedy tak nazywały. I był taki hymn punkowy wtedy, Młodość walcząca. I tam było jedno zdanie bardzo ważne. Bunt jest waszym obowiązkiem. Ale bunt taki jak dzisiaj. Bunt właśnie wobec tego, co się dzieje, wobec pewnego chucpiarstwa, powiem wprost, wobec także tego, że w sposób perwersyjny jest robiona ta rewolucja przez Prawo i Sprawiedliwość i bardzo obsceniczny, to znaczy bez zasad, z pogwałceniem wszelkich norm, z pogwałceniem tego wszystkiego, co przez lata bardzo różne środowiska podzielone przez te ostatnie ćwierćwiecze były, ale to był spór polityczny. Dzisiaj nie ma sporu politycznego, dzisiaj są ważniejsze sprawy. I na koniec, ponieważ... Można powiedzieć, że jest to wielki odruch patriotyzmu, to co Państwo tutaj sobą reprezentują, będąc tu właśnie. Powiem Państwu z pamięci wiersz Stanisława Grochowiaka. Od razu bardzo proszę o jedną rzecz, żebyśmy interpretację nieco może naciągnęli. Otóż słowo kobieta należy czytać jako ojczyzna. Więc spróbuję to Państwu przedstawić, o ile się nie pomylę, bo trema jest duża, jest zupełnie inna niż przed mikrofonem radiowym. Niecałe minę, bądź zostanie owo
kochanie ziemi w Bajorku i w Oście i przeświadczenie, że śledź bywa w poście zarówno piękny, jak pod jesień owoc. Bo kochać umiem kobietę i z rana, gdy leży cicha z odklejoną rzęsą, a jak jest moja, to jest całowana w puder i w zachwyt, w słońce i w mięso. Tak się ugadzam, bo nie tylko z niebem, ale z odbiciem nieba w całej nafcie, a teraz weźcie, teraz wy potrafcie tyle zachwytu połączyć z pogrzebem. Słabi powiedzą tyle, że to smutno. Mężni, że słabych zatrzymuje w drodze, a ja zbierałem tylko te owoce, co że są krwawe, zbiera się przez płótno. Jeśli tam była kobieta, proszę państwa, to potraficie kochać ojczyznę. Nawet taką, która ma taką władzę. I z tym przesłaniem państwa zostawię. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i przychodźcie tutaj, nawet jak ta decyzja nie będzie taka dobra. Dziękuję bardzo. Obowiązkiem bunt jest.